Marcin Różalski na spotkaniu, no bo powstałej gdzieś grupy odzieżowej Niko Sports oraz Soccer MMA Solution. Spotykamy się tutaj, na pewno będzie mnóstwo pytań dotyczących sportu i niesportu, natomiast zaczniemy od sportu, żeby było sprawiedliwe, bo spotykamy się właśnie w sprawie sportowej. No powiedz właśnie, jak wygląda twoja kariera i czy możemy powiedzieć w ogóle, że ty jesteś jeszcze sportowcem, bo twoje życie troszeczkę zatoczyło ostatnio inne kręgi, chociaż cały czas z piedestału nie spadasz i cały czas o tobie jest głośno. To znaczy, to jest tak jak w piosence, graczem się rodzisz i graczem umierasz, tak? Ja się urodziłem wojownikiem, wojownikiem jestem, byłem, będę i wojownikiem umrę. Cały czas jestem w sztosie treningowym. Normalne, że nie ma jakiejś takiej mega motywacji, która by spowodowała, żebym był w takim cyklu treningowym, jakbym się szykował na przykład jakiejkolwiek walki. No ale jestem cały czas w treningu. Robię te 7 jednostek, nieraz 10 jednostek treningowych w tygodniu robię zawsze. Z moich treningów po prostu odrzuciłem zapasy i parter, nie robię tego w ogóle, bo no, tak jak mówiłem, nawet ostatnia moja walka to była walka raczej na zasadach K1 niż MMA. Później szykowałem do walk na zasadach MMA, ale nic z tego nie wyszło. Teraz, jeżeli będzie jakaś walka, to też oczywiście chciałbym, żeby do tej walki nie doszło żadnej, żebym nie musiał tego przechodzić. Ale mówię, wojownikiem jestem, byłem i będę. Jeżeli by coś tam się nakręciło, no to bardziej bym stawiał, żeby to była walka na zasadach, nie wiem, boksu tajskiego, kickboxingu lub na gołe piąchy, bo tak jest, za którym właśnie kombinujemy. No i wtedy zaczęłaby się ta motywacja i podkręciłbym tempo, prawda? A innymi rzeczami, jakimi się zajmuję, no naprawdę zajmuję się cały czas mocno swoją fundacją, tak, z moją narzeczoną Martą. No i co, jestem odurzalem, tak jak byłem całe życie. Jeszcze słówko o MMA, bo kiedy z rozpiski wypadał Damian Grabowski z najbliższej gali KSW, to fani gdzieś tam wysyłali apel, że trzeba się w końcu pogodzić z Marcinem Różalskim i to by był zawodnik, który na pewno by tę rozpiskę pociągnął. Czy ty w ogóle dochodziły do ciebie takie głosy i jak ty się do tego odnosisz? Czy gdyby padła konkretna oferta, to byłbyś się w stanie pogodzić z włodarzami organizacji KSW? No głosy na pewno mi dochodziły, no bo nie ukrywajmy, jesteśmy ludźmi, którzy w dzisiejszych czasach chcąc nie chcąc muszą uczestniczyć w internetowym życiu, prawda? Social media też pomagają nam w jakiś sposób dotrzeć do fanów, do sponsorów, prawda? Odwdzięczyć im się za pomoc, jaką nas obdarowują. Na pewno nazwisko Phila de Frisa byłoby to nazwisko, które by motywację bardzo, bardzo dużo spowodowało. Na pewno nie ten okres, nie ta pora roku, bo na pewno na pewno też nie na wyjeździe, bo nie jestem przesądny, ale dwa razy tak to się do tej rzeki się nie wchodzi. Jeżeli chodzi o jakieś tam godzenie się czy się nie godzenie, na pewno godzenia się jakiegokolwiek by nie było, bo za dużo zostało złych rzeczy wypowiedzianych i złych zachowań zrobionych. Jeżeli chodzi o normalną rozmowę biznesową, bez żadnych tam zażyłości i ten, to myślę, że po tym, co jakaś nawiązała nić przyjaźni i znajomości przez to, jak byłem w Federacji KSW między mną i Maćkiem Kawulskim, to myślę, że z Maćkiem Kawulskim biznesowo, gdybym zagryzł się gdzieś tam i ten, to mógłbym z nim usiąść i porozmawiać. Marcin, nie tylko KSW jest na rynku, ACA, z tego co wiem, mocno zabiega i z tego co też wiem, jest w stanie w jakiś sposób spełnić twoje wcześniejsze oczekiwania finansowe, sięgnęli głęboko do kieszeni. Gala ma się odbyć w Warszawie i czy to prawda? Zacznijmy od tego, że ja nigdy nie miałem wymagań finansowych, prawda? Moją motywacją jest zawsze nazwisko. Ja tak jak tłumaczyłem, ja nie walczę za pieniądze, ja walczę dla pieniędzy, tak? Ja chcę pieniądze za to, co zrobię. Przepraszam, odwrotnie, ja walczę za pieniądze, a nie dla pieniędzy. Ja chcę pieniądze za swoje umiejętności. A moje umiejętności pokażę wtedy, gdy będę miał motywację, żeby się przygotować do walki. Czyli ja najpierw chcę przeciwnika, mega przeciwnika. Jeżeli ja dostanę mega przeciwnika, wtedy siadamy do rozmów. Jeżeli federacja mi zaproponuje pieniądze, które będą dla mnie satysfakcjonujące, to ja wezmę walkę. Ja nigdy nie zaczynam rozmów od pieniędzy, prawda? Federacja ACA uważam, że na tą chwilę na rynku polskim
Jeżeli chodzi o stricte sportową federację, nie mówię o tych federacjach nazywanych federacjami freakfightowymi, jest to jedyna federacja, która w 100% godnie, z poszanowaniem umiejętności i wszelkiego rodzaju innych rzeczy, jakie towarzyszą sportowcom, szanuje sportowców. I paradoks Terowskiego polega na tym, że jest to federacja rosyjska, którą zarządzają przedstawiciele Czeczenii, prawda? A byłbyś w stanie dla nich zawalczyć w tym roku? Bo z tego co wiem, no to ponoć oficjalna oferta została złożona i to potwierdził mi człowiek, który matchmakingiem się zajmuje w ACA, Bajsan Guredelbijew. To nie jest jakaś wielka tajemnica, że od niego mam tę wiadomość. W tym roku myślę, po klatce. W tym roku myślę, że to jest to niemożliwe, ponieważ za dwa dni z Bartkiem Fabińskim wylatujemy, no gdzieś tam wylatujemy brać udział w jakimś projekcie. No to gdy wrócę albo nie wrócę, no to jeżeli wrócę, no to będzie październik, prawda? Ciężko byłoby mi się przygotować, bo zwróćmy uwagę, że ja bym chciał dać dobrą walkę, a mówię, tak jak byłem związany z federacją, która zorganizowała mi walkę w kickboxingu, tak, z Peterem Grahamem, nie robiłem w ogóle MMA w kategorii właśnie parteru i zapasów. Później był jakiś krótki epizody, związałem się z jedną następną pomyłkową federacją, jak chodzi o MMA. No i od tamtej pory ja w ogóle nie ruszam zapasów i parteru. Dlatego myślę, że w tym roku na pewno bym nie był gotowy do takiej walki, ale na pewno byłbym gotowy do walki na gołe piątki. No właśnie, bo pojawił się wpis w twoich mediach społecznościowych odnośnie walk na gołe pięści. Jak ty w ogóle do tego podchodzisz? Czy to jest zezwierzęcenie w jakiś sposób, czy wracamy do korzeni, jak kiedyś zaczynało się w tajskim boksie, kiedy owijało się gdzieś gołe pięści właśnie tylko linami i właśnie w taki sposób się toczyło pojedynki? Wracamy do korzeni kiedyś, tego, co tam ludzie? Kiedyś zezwierzęceniem było, gdy wprowadzano na salony kickboxing, tak, gdzie można było kopać, no to starzy trenerzy boksu mówili, jak to jest, że można się kopać, tak? Za chwilę wprowadzono MMA i wszystko było robione w pierwszych tych turniejach, w większości już było robione w klatkach, tak? No, pierwsze turnieje w Brazylii też były robione w tych tak zwanych klatkorinach, tak? Ale najbardziej zapada w pamięć klatka i to też już było zezwierzęcenie. Ludzie nie są świadomi tego, że to jest najbardziej bezpieczniejsze miejsce walki. Jeżeli chodzi o walki na gołe piąki, to teraz tak odpowiedz sobie sam. Wolisz dostać z całej siły gołą piąchą w pysk, czy z całej siły kopa w ryj gołym piszczelem? Przecież ludzie kopią się w boksie tajskim, czy w MMA, czy w kickboxingu, nogami też bez ochraniaczy, tak? Jakoś przeżywają, no co, będziemy się bili na gołe piąchy, jakie jest zezwierzęcenie? Z boksu zdjęto małe duże rękawice i włożono te małe rękawice, tak? Teraz tych rękawic nie będzie w ogóle, będzie po prostu będzie więcej rozcięć i więcej jakichś takich kontuzji. No ale przynajmniej wiesz, przynajmniej nie będą tam się pchały jakieś pomyłki do tego. I to będą normalni zawodnicy, tacy, którzy będą chcieli, wiesz, naprawdę się trochę porąbać. Nie brakowałoby ci kopnięć w tej formule na gołe piąchy? Znaczy brakować może i by brakowało, ale wiesz, ale biorąc pod uwagę, że to będzie raczej taka bliżej chuliganki niż jakiejś technicznej walki, to myślę, że bez mu też się znajdę. Masz jakiegoś rywala ewentualnie na celowniku, bo zaproponowałeś pojedynek Polska-Stany Zjednoczone? Tak, bo natomiast to byłoby uważam najfajniejsze, ponieważ Stany Zjednoczone weszły jak zwykle wielkim przebojem z tym sportem, czyli tam jest bardzo duży przemiał zawodników wszelkiego rodzaju, jak to się mówi, konkurencji sportowej, tak? Bo są i bokserzy, i kickbokserzy, i zawodnicy MMA. I to nie jest wcale powiedziane, że pięściarz tam daje sobie najlepiej radę, prawda? A chodzi o to po prostu, że taki mecz Polska-Stany Zjednoczone, no to byłoby na pewno coś, bo byśmy walczyli z krajem, który to wszystko najbardziej rozpropagował, prawda? Marcin, a czy możesz potwierdzić, że takie rozmowy się toczyły? Bo z tego co wiem, Artur Ostaszewski rozmawiał z przedstawicielami Bernacle Championship, czyli tej organizacji, która zapoczątkowała tego typu starcia. Tak, bo sam Artura o to poprosiłem, żeby się odezwał. Rozmowy jakieś były, no ale nie ukrywajmy, no, ja jestem jakimś tam sobie Marcinem Różarskim z Polski. Oni mają w Stanach mnóstwo zawodników, prawda, rozpromowanych. Poza tym to też są jakieś koszta, trzeba by to wszystko poorganizować. No Artur, jeżeli miałby inwestorów, sponsorów i co najważniejsze telewizję, to myślę, że to by wszystko wyszło fajnie z kopyta.
jest duża szansa, że coś takiego by, wiesz, by mogło zaistnieć, a dla mnie to było spełnienie jakiegoś takiego, wiesz, następnego marzenia, chodzi o sporty walki, no i mega motywacja, nie? Wiele osób łączy cię też z Federacją Fame MMA, na której się pojawiałeś jako komentator. Jak oceniasz w ogóle tego typu przedsięwzięcie i czy widziałbyś siebie w roli zawodnika w Fame MMA? Jako zawodnika nie, ponieważ, no tak jak mówiłem, nie łączmy freaków ze sportem, nie łączmy sportu z freakami, prawda? To jest fajne miejsce właśnie dla zawodników właśnie, dla zawodników, dla ludzi, którzy chcą być zawodnikami, którzy chcą spróbować, jak to jest być zawodnikiem. Jest to mega miejsce, uważam, że to jest super sprawa. Czas pokazuje, że nawet tutaj ze wszystkich portali obecnych, tylko portal In The Cage Mariusza Olkiewicza na razie nie wszedł we współpracę jakąkolwiek z Fame MMA i nie zajmuje się tą federacją, ludźmi tam startującymi. Wszystkie inne federacje musiały się do tego przekonać, bo jak to się mówi, słupki i lajki się liczą. A biorąc pod uwagę, że konkurencje w to wchodzą, to i inne portale musiały w to wejść, tak czy inaczej. Obsługa ringowa jest na najwyższym poziomie, bo sędziowie są tam z najlepszych gal. Obsługa katmeńska jest tak samo, są tam katmeni, którzy obsługują nawet galę UFC, co świadczy o tym, że ta federacja naprawdę poważnie podchodzi do takich rzeczy jak profesjonalizm i o to chyba w tym wszystkim chodzi. Bardzo dużym plusem tej federacji i wielkim plusem zawodników, ludzi, którzy tam walczą, jest to, jakie oni dostają kwoty. Kwoty, jak oni dostają za to, że są znani, z tego, że są znani, są po prostu horrendalne. Gwarantuję, że taką kwotę, jak dostała jedna z zawodniczek w walce na gali Fame MMA, myślę, że Mateusz Gamrot nie dostał, będąc mistrzem dwóch kategorii wagowych, będąc prospektem i fenomenem na skalę światową. Czyli ja uważam, że to jest wstyd dla tych federacji stricte sportowych, że nie stać ich na to. Przecież oni podobno dzięki Freak Fighterom takie pieniądze powinni płacić zawodnikom. Czy ty uważasz, że Fame MMA stworzyło duży problem federacji KSW? Medialny i marketingowy może tak, bo sportowo no to nie. Nie, sportowo będzie ciężko jakiejś federacji prześcignąć KSW, ponieważ no, KSW jest federacją z korzeniami, z fundamentami, prawda? Także to się po prostu już przyjęło i to już w społeczeństwie jest bardzo głęboko. Będą mniejsze, większe gale, ale jednak wszystko będzie się kierowało do KSW. Ja bym dopytał o to Bernakel, bo jeżeli interesujesz się występem tam, sam się zainteresowałeś, sam poprosiłeś swojego menadżera, na pewno śledzisz też galę, walka Poli Malinaji, Artem Lobo, wychodzi zawodnik MMA z ujemnym rekordem i wygrywa z mistrzem świata w boksie. To jest to właśnie, co mówiłem, że nie jest powiedziane, że pięściarze są tam od razu na wyganej pozycji. Tam jest po prostu no, taka orka, tak? I to mi się podoba. To mi się podoba i o to chodzi, a poza tym wiesz, no słuchaj, tak jak powiedziałem, graczem się rodzisz i graczem umierasz. Ja mam 41 lat. No fajnie byłoby, wiesz, no, już tak pod koniec jeszcze jakichś takich nowych doznań i motywacji zaznać i kilka szram wojennych. No bo jakoś tak nie wyobrażam sobie siebie w kapciach. No nie. No można powiedzieć, że doszłoby do konsekwencji pewnej, bo odwiesiłeś rękawice na kołek i w Bernakel byś nadal ich nie założył. To jest piękne. I to jest to, wiesz, tam są tylko owiązane nadgarstki, usztywnione kciuki, ale kości są gołe, także no tak jak powiedziałeś. Nie byłbyś hipokrytą. Nienawistnicy internetu by się ucieszyli. Wiesz co, ja ci powiem tak, każdy z nas żyje w hipokryzji, każdy z nas żyje w obłudzie i każdy ma jakiś tam brud za pazurami. Kwestia jest taka, że czasami każdy sobie to potrafi wytłumaczyć pod siebie, jak mu jest wygodniej, co mu jest potrzebne, to sobie wszystko tak wykalkulować. Ale jednak każdy, no taka jest natura ludzka, tak? W każdej kwestii można sobie to mniej czy więcej w jakiś sposób wytłumaczyć swoją hipokryzję, no ale nie ukrywajmy, że każdy z nas żyje w hipokryzji. Chyba nie uciekniemy od pytań też społecznych. Czy się spodziewałeś, że udział twój w, nazwijmy to, kontrmanifestacji LGBT odbije się takim echem, bo nazwisko Różalski było odmieniane przez wszystkie przypadki, już nie tylko w kontekście sportowym, ale też na usta polityków zawędrowało? Sukces. Nie, żartuję. Przede wszystkim pierwsza rzecz to jest taka, że gdyby Różalski nie miał tak wymalowanego pyska jak ma, to nikt by o takim Różalskim nie słyszał, prawda? Kamera by przeszła, ten pojawił się popotatowany pysk, cyk, powrót, tak? I teraz jest
wywiad z Różarskim, gdzieś tam coś zostało powiedziane, coś zostało przekręcone, no i powstał z tego cały gnój. Tylko że widzisz, najgorsze to jest to, że te całe to środowisko, te, co powiedziałeś, to jest tak kurwa tempe i tak tam sobie jest pełno kurwa tempaków, że to jest nieprawda. W żadnym wywiadzie i w żadnej swojej jakiejś wypowiedzi nie powiedziałem, że jestem homofobem, że jestem przeciwny homoseksualistą, transwestytą, transseksualistą, lesbijką i tak dalej. Nie, ja jestem przeciwny temu stowarzyszeniu LGBT. Jestem temu przeciwny, bo ja będąc heteroseksualnym mężczyzną i kobietą i mając heteroseksualną kobietę, nie chodzę po mieście, nie obnażam się, nie staram się każdego zainteresować tym, tak? Siedzimy sobie teraz w knajpie, co ja wyjmę gałę, żeby ją jako kobieta robiła teraz, kurwa, zaspokajam ją oralnie? Nie, oni chcą na siłę to eksponować. Mi to jest niepotrzebne. Znam dużo ludzi właśnie o preferencjach homoseksualnych i oni sami się z tym nie utożsamiają. Sami są od tego jak najbardziej blisko. Słuchaj, seks jest wspaniałą częścią życia, tak? Ja nie uważam, że seks służy tylko do prokreacji. W domach niech każdy robi sobie co chce. Lubisz jak cię twoja kobieta zapina straponem? Niech cię zapina. Lubisz jakieś fekalie, jak się na ciebie wydaje? Super. Ale nie obnażaj mi się z tym. Nie. Nie obnoś mi się z tym i nie staraj się mnie tym zainteresować, tak? Oni na siłę robią z siebie ofiary i nie wiem jaki to ma cel robienie z siebie takiej ofiary. To tak jak teraz, ja powtarzam to też non-stop. Przychodzę do ciebie, niby żeby dwa razy mam wytatuowany ryj. Jesteś kurwa tatuofobem, idziesz na milicję, ja robię proces wszystkich kurwa potatuowanych ludzi, bo mnie nie przyjąć do pracy. No to ma tak samo. Tu przecież nikt nie ma do nich problemu, ich odmienność, orientację seksualną. Tylko stary, jeżeli cały czas się eksponujesz, cały czas się eksponujesz z czymś i cały czas wkurwiasz tym ludzi, no to jest taka inna reakcja, prawda? Idziesz na wybory w ogóle, Marcin? W tym roku? Bo one się jesienią odbędą w Polsce. Nie, bo ja się nie utożsamiam z żadną partią polityczną, ani z żadnym programem. Ja utożsamiam się z pojedynczymi ludźmi i z ich jakimiś postulatami. Nie ze wszystkimi, tak? Tak jak na przykład pan Adam Andruszkiewicz, pan Patryk Jaki, czy Piotrek Marzec, tak, Leroy. To na przykład są Marek Jakubiec, tak. To są ludzie, z których postulatami, co niektórymi ja się utożsamiam, są mi jak najbardziej po drodze, ale całkowicie nie. A nie jesteś zmęczony tym, co się dzieje w Polsce? Jestem, takim totalnym, wiesz, nawet nie wiem, teraz w Płocku macie sytuację taką, że prawda... Że zalało nas tak, z Warszawy. Dokładnie tak. I nie widzisz tutaj polityków, którzy, że tak powiem, siadają na jeden pokład i takiego Słuchaj, mieszkańca Płocka, wiesz, informują rzetelnie. Ja sam byłem świadkiem, bo byłem akurat przez pewien okres czasu bardzo blisko jednego polityka, który był w jednej partii i widziałem, jak politycy, którzy się w telewizji żrą, krzyczą na siebie, kąsają, za chwilę razem piją wódkę, chodzą na te same dziwki i wiesz, jest to samo, także no co ci będę mówił. No to jest, ogólnie to wszystko już doszło do takiego poziomu, że my już upadliśmy dawno na sam dół. Teraz jedynie grzeźniemy w błocie. Teraz grzeźniemy tylko w błocie i coraz niżej popadamy właśnie w to gówno, co płynie, tak? I to się już nic nie zmieni się, bo nie wiem, jak mogłoby się zmienić, żeby było lepiej.